Chcemy, żeby świat wiedział o tej wojnie. I pan Aleksander mówił, że jest bardzo wdzięczny bibliotece, bardzo wdzięczny za organizację polsko-ukraińskiemu klubu dziennikarzy, a i jego przyjaciółom z kampanii Akpol. No, wreszcie fotografia mówi sama za siebie, to taki żanr żurnalistów, kiedy ty dziwisz się i sam sobie możesz coś думać, pomyśleć. Тобто фотографія не потребує слів, як правило. Тому прошу дивитися. Пан Олександр запрошує до обійження здійнч. Не хочу коментувати, бо здійнч завжди мовляю для себе. Так, запрошуємо. Дякую вам. Дякую. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Sasza, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na to, żeby do nas przyjechać, bo temat ukraiński, tak jak wspomniałem, mimo że nie jest na czołówkach gazet, cały czas jest dla nas ważny. Ważny jest dla społeczeństwa, ważny jest dla mediów, ważny jest również dla polityków, bo oprócz tych działań w tej mikroskali oczywiście cały czas jest wielka batalia polityczna, międzynarodowa. Jak pomóc Ukrainie? Jak wesprzeć nie tylko gospodarczo, ale też i militarnie Ukrainę, więc mam nadzieję, że ten temat nie zniknie z agendy tak unijnej, jak i międzynarodowej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mieliśmy problem z jabłkami, a Władimir Putin nam przedłużył embargo na jabłka na kolejny rok i nie tylko jabłka, ale i słodycze, zapraszamy tutaj na lampkę cydru, nie wina, a cydru, bo musimy wspierać również polskie jabłka. Zapraszamy do oglądania tej wystawy. Wystawa tu będzie czynna do 19 lipca, więc mam nadzieję, że studenci, którzy uczą się właśnie teraz do sesji, znajdą czas na to, żeby w przerwie nauki również pooglądać tę wystawę. Bardzo dziękuję za przybycie i zapraszam do oglądania.